dniu ogólnopolskim głośnego czytania pod hasłem Czytanie u skrzydła. Tydzień zainaugurujemy czytaniem wierszy Juliana Tobima i Jana Brzechwy. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami się chwilkę pobawić, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy ten tydzień jest taki długi, a przez to, że jestem z Wami, myślę, że zdecydowanie się skróci i będzie ciekawszy. Dziękuję bardzo. Iść na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku, rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Niech ta pani prędzej zwyka. Ja chcę żonę mieć burczan, bo przy pani wszyscy płaczą. A do seler wesknął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gromoli? Po co wasze spary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to seler wesknął seler. Wandzia obrus poplamiła, a Zosia szyi nie umyła. Jurek zgubił klucz, a Wacek zjadł ze stołu cały placek. Już się ciebie o to pyta? Nikt. Ja jestem. Skar się pyta. Skar się pyta. Jeszcze raz. Skar się pyta. Brawo. Proszę pana. Tak. Proszę pana. Rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada, ale całkiem sucha. A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daję słowo. Sprowadzono straż ogniową. Przecedzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym. Nieładnie, któż to kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Wszystko sama, wielka mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. A co nam Śląsk daje? Sól, Zosia odpowiedziała. Bo ja sama wszystko wiem. I śniadanie sama zjem. I z wszystkim poradzę sobie. Sama. Ktoś ty taka mądra dama. A kto głupi jest? Ja sama. Pani Irena Terecka. Grzesiu, gdzie się schowałeś? Grzesiu. Tak? Grzesiu, list do skrzynki ja prosiłam. List, proszę cioci, rzuciłem ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Ja ciociu kocham. Nie kłamie. Oj, Grzesiu, lepiej powiedz po dobroci. Ciociu, ja miałbym kłamać?
Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. No. Taki wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz. Na pewno powóz. I krowę prowadzili. I trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki. Trzy dziewczynki, pamiętam. Jak ten list wrzucałem do skrzynki ciocia. Oj. Oj, Grzesiu. Przecież ja ci wcale nie dawałam żadnego listu do wrzucania. Ale ja wrzuciłem. O Grzesiu Kłamczu. I jego cioci. Brawo! Brawo! Chcieliśmy wszystkim Państwu podziękować, naszym gościom honorowym, którzy czytali dla dzieci. Panie, to są nasze, to są uczestniczki, właściwie słuchaczki Akademii Seniora i pan prezydent Komendy Lipowicz. Bardzo dziękujemy za czytanie i zapraszamy na kolejne czytanie.